Cześć, ja już tutaj ruszyłem z Oper, więc musimy zatrzymać. Jeszcze Tomek za was, jeszcze tutaj parę osób. Odczuliśmy potrzebę, żeby znaleźć jakiś taki fajny system komunikacji, ponieważ WKStore składa się z wielu mniejszych systemów. Jest to 5 odrębnych aplikacji, które w dodatku działają, są zduplikowane albo wręcz potrojone i każda z nich działa na trzech maszynach. To musieliśmy zrobić fajny system, który nam pozwoli się komunikować niekoniecznie takimi bezpośrednimi wywołaniami restowymi, ale coś, potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam odlec w czasie. Jeśli musimy przekazać wiadomość, która jest ważna, ale niekoniecznie musi być obsłużona od razu, to wtedy właśnie posługujemy się kolejkami. O szczegółach tego wykorzystania kolejek powie więcej Tomek, a ja teraz przedstawię, jak to działa i jak to zorganizować. Ja tutaj usiądę sobie przy tym stoliczku, niestety mam taki krótki kabel. Zdarza się. Dobra. Póki mogę, to powstaję. Jak to działa? A więc tak. Tutaj mamy ten pomarańczowy prostokąt. On symbolizuje serwer RabbitMQ. Oczywiście w Voltersie mamy postawioną infrastrukturę. Rabbit stoi na niezależnych serwerach, tak są połączone w cluster, ale my na potrzeby tutaj nasze będziemy o tym myśleć jako takiej logicznej całości, która wygląda w ten sposób. Jest on zorganizowany i wysyłanie wiadomości wygląda w ten sposób, że na serwerze są tak zwane exchange i kolejki. I teraz pokażę, jak z nich skorzystamy, jak to jest zorganizowane. A więc wyobraźmy sobie, że mamy jakiś komputer, to może być serwer, może być oczywiście jakaś aplikacja na tym serwerze, która ma potrzebę rozesłania wiadomości do kolejki. I tak naprawdę ta aplikacja nie ma pojęcia, kto jest odbiorcą. Jej to nie interesuje. Więc ona po prostu wie tylko, do którego exchange'a ta wiadomość ma zostać wysłana. Wiadomość to może być tak naprawdę dowolna rzecz, ale jak my to ubraliśmy, to za chwilkę, ale na razie mówimy o wiadomości, wyobraźmy sobie, że to jest dowolny po prostu zestaw danych. I nasza aplikacja, ona wie, że na przykład powinna pisać do exchange'a E1 i E2. I na tym jej rola się kończy. Jeśli aplikacji udało się wysłać, to ona uznaje, że jej rola jest zakończona i dalszą obsługą zajmuje się serwer RabbitMQ. W Rabbicie mamy też zdefiniowane kolejki i działa to w ten sposób, że jeśli jakaś wiadomość trafi do exchange'a, to exchange patrzy, które kolejki są z nim połączone. I to się odbywa za pomocą tych routes tutaj, czyli tak zwany binding. I to są różne rodzaje połączenia exchange'ów z kolejkami. No i jak tutaj widać, w zależności od tego, jak to jest skonfigurowane, wiadomość trafia do kolejek, korzystając z różnych zasad. Następnie mamy cały szereg komputerów, tudzież innych oczywiście aplikacji, które chcą słuchać wiadomości z tych kolejek. I każda z tych aplikacji wie, która kolejka ją interesuje. I tutaj też mamy różne modele. Na przykład tutaj po prawej stronie widzimy taki model, że do jednej kolejki jest podłączony tylko jeden komputer. Tak samo jak mamy w tym przypadku, a w tym przypadku mamy jedną kolejkę i mamy trzy aplikacje, które są podłączone do tej kolejki. I jeśli tutaj to jest proste, po prostu wiadomość wpada do kolejki i on ją po prostu po kolei scytuje, to tutaj odbywa się to w ten sposób, że wiadomość wpada do pierwszego komputera, który jest wolny, z użyciem algorytmu Round Robin, z
Oczywiście podkreślam, jeśli jest wolny, bo może się zdarzyć, że na przykład ta aplikacja jeszcze ma, jest w trakcie obsługiwania jakiejś wiadomości, a te na przykład szybko kończą obsługę wcześniejszych wiadomości, no to wtedy David fajnie serwuje wiadomości do tych wolnych maszyn, a ta jeszcze się zajmuje osobą tego drugiego zapytania. Dobra. Tutaj, jak wspomniałem, mamy różne formy tego routingu. Możemy łączyć kolejki z exchange'ami, korzystając, właściwie możemy definiować exchange'a jako jeden z tych czterech typów. Pierwszy to jest najprostszy, to jest exchange typu AMAP. Działa on w ten sposób, że po prostu rozsyła wiadomość do wszystkich kolejek, które są do niego podpięte. Niezależnie jak ta wiadomość wygląda. Drugi typ exchange'a to jest exchange typu direct. I w momencie validowania określany jest tak zwany routing key, na podstawie którego ta wiadomość zostaje wysłana do kolejki. Czyli jeśli mamy tutaj taki exchange, który jest sparowany z kolejką i exchange jest typu direct, to wiadomość tego exchange'a wpadnie do kolejki tylko wtedy, jeśli routing key będzie odpowiadał dokładnie, routing key, który nadaje ten komputer, wysyłając wiadomość, będzie dokładnie taki, jak jest określony routing key w tym bindingu. Kolejne dwa są bardziej skomplikowane i niekoniecznie musimy je tutaj szczegółowo omawiać, tylko wspomnę tak szybko, że mamy też exchange typu topic. To działa w ten sposób, że po prostu mamy listę topików oddzielonych kropkami, a routing key może wyglądać tak, że tam zastępujemy gwiazdkami pewne topiki i wtedy te wiadomości trafiają na tej podstawie. Znaczy na przykład jeśli jest gwiazdka, to wiadomo, że tutaj do kolejki wpadną wszystkie kolejki, które jako na pierwszym miejscu mają topik 1. A HDS to jest zupełnie zaawansowany sposób routingu i przesyła on wiadomości z exchange'a do kolejki na podstawie nagłówków tej wiadomości. Dobra, teraz trochę pokażę w praktyce, żeby pokazać, że to nie jest straszne. Tutaj przygotowałem. Rapid daje nam taki fajny. Gdzie to jest? Tutaj. Taki fajny panel administracyjny. I on jest bardzo wygodny. Na pierwszy rzut oka tutaj widać, że mamy fajne statystyki, jest pokazane ile aktualnie znajduje się w kolejek do obsługi. W tej chwili wyłączyłem wszystkie procesy, które obsługują te wiadomości. Więc te kolejki nam zrobię to tylko na potrzeby tej prezentacji, bo oczywiście jeśli te aplikacje byłyby odpalone, to wiadomości by sukcesywnie schodziły z tej kolejki. Okej. Okay. Tutaj na zakładce exchanges mamy listę exchanges. Tutaj na potrzeby Bookstora są dwa exchanges, store i board oraz store DLX i board DLX, o których za chwilę opowiem. A w każdym razie Bookstore jest zorganizowany w ten sposób, że wszystko co wysyła Bookstore pisze do kolejki do exchange'a store, a wszystko co pisze board, bo Bookstore za pomocą kolejki z boardiem wpada do exchange'a board. Podkreślam, że to jest tylko nasza organizacja. Moglibyśmy wszystko rozwiązać za pomocą też jednego exchange'a albo kilku więcej, ale zdecydowaliśmy się właśnie na takie rozwiązanie. Na zakładce QS widać wszystkie kolejki, które są zdefiniowane przez nas. Tutaj na przykład widać, że w kolejce Borga siedzi 7 kolejek, 7 wiadomości, reszta jest pusta. Tutaj w tej kolumnie widać, ile wiadomości jest aktualnie obsługiwanych. I na przykład, jeśli chcemy powiedzieć, co się w portu, to za pomocą tego panelu możemy sobie tutaj fajnie kliknąć get message, możemy powiedzieć wszystkie 10 wiadomości na przykład. I mamy piękny podgląd tego, co się dzieje w naszych kolejkach.
Dobra. Okej. Jeśli byśmy chcieli na potrzeby debugowania wysłać jakąś wiadomość, no to za pomocą tego panelu też mamy fajną tutaj zakładkę publish message, możemy wpisać cokolwiek, możemy tutaj nadać dowolne nagłówki i wiadomość wpada do kolejki. Możemy łatwo podejrzeć, że gdzieś tutaj na końcu nasza wiadomość się pojawia. Jeśli chodzi o debugowanie, patrzenie dlaczego na przykład coś siedzi w kolejce, coś nie jest, jak to mówimy, zjadane przez te procesy, to ten panel jest bardzo wygodny. I teraz przechodzimy do fragmentu, kiedy chciałbym powiedzieć, co to jest Plutos. Otóż są udostępnione biblioteki, które oczywiście to odnetowe biblioteki, które oczywiście umożliwiają fajną komunikację z Plutosem. Jednak ponieważ Rapid jest zorganizowany w ten sposób, że tam można wysłać dosłownie cokolwiek do tych kolejek. Tam nie ma właściwie żadnych predefiniowanych właściwości tych wiadomości. Nie ma daty, kiedy ta wiadomość została wysłana, nie ma identyfikatora tej wiadomości. Zawartość możemy wysyłać w dowolny sposób, może to być string, mogą to być dane binarne. Zdecydowaliśmy się na napisanie własnej biblioteki, która jest jakby poziom wyżej od tej biblioteki, która dotnetowej, która się komunikuje z Plutosem i z Rabbitem, dlatego stworzyliśmy bibliotekę Plutos, która właśnie ułatwia nam taką komunikację. I co ona nadaje? Biblioteka Plutos opakowuje nasze wiadomości w taki mini protokół, właśnie, który sobie ustaliliśmy, czyli umieszczę wiadomości ID, datę wysłania, typ wiadomości, a typ oczywiście obiektu, który jest przesyłany i serializowany. Wpisuje identyfikator aplikacji, która wysłała tą wiadomość. To jest potrzebne w celach debugowania. No i serializuje wiadomość do JSON-a. I my robimy to w ten sposób, że Plutos ma proste API, które przyjmuje po prostu obiekty, które zostają serializowane, a potrafi też odczytać obiekty i zderializować. Odbywa się to w ten sposób, że system, który wysyła wiadomości, też udostępnia TLR-kę, w której mamy te obiekty, które później są przesyłane przez system kolej. Konfiguracja Plutosa jest też bardzo prosta. Może wspomnę od razu o tym, że na Xbiki mamy fajną dokumentację. Postarałem się i napisałem dosyć dużo na ten temat. Ale jest to też bardzo proste do użycia. Oto na przykład przejdziemy do sekcji konfiguracji. Tutaj mamy, to są wszystkie parametry, które wystarczy sobie skopiować w najprostszym przypadku do upsettingu. Tutaj jest napisane, że na przykład jeśli chcemy tylko słuchać, no to część z nich nas w ogóle nie interesuje. Jeśli chcemy tylko wysyłać wiadomości, no to też odpowiednie parametry musimy sobie stąd tylko skopiować. Tutaj na przykład definiujemy listę kolejek, z których słuchamy. Tutaj definiujemy na przykład, ile wiadomości nas chcemy obsługiwać. Przejdę tutaj niżej. Pokażę też najprostszy przykład, gdzie chcemy się podpiąć, czyli zasubskrybować na jakąś wiadomość. Wygląda to w bardzo prosty sposób. Otóż mamy takie metody, gdzie po prostu jako parametr czy typ generyczny podajemy typ, na który słuchamy. Jeśli się nie zasubskrybujemy na jakiś typ wiadomości, zostanie on przez Plutosa zignorowany. Mamy też coś takiego,
tak jak wcześniej wspomniałem, już nie będę przeskakiwał, są te exchange DLX, czyli tak zwane DSDT Exchange, które też nam bardzo pomagają w debugowaniu i pozwalają nam na to, że jeśli jakaś wiadomość nie może być obsłużona przez program, który słucha wiadomości, i na przykład ten program spróbuje ją obsłużyć jakąś razem, dajmy na to 5, może to się nie powiedzieć z różnych powodów. Na przykład może nie potrafi zdesygnalizować typu, który był przesłany, może wystąpić deadlock na bazie, może być bug w kodzie. No to normalnie taka wiadomość by tkwiła na początku kolejki, by blokowała możliwość obsługi kolejnych wiadomości. A dzięki temu, że mamy ten DDD Exchange, definiujemy na przykład, że po 5 razach ta wiadomość zostaje zignorowana, to ona tam przelatuje, ale my dzięki temu jej nie gubimy, tylko ona przelatuje do specjalnej kolejki, a potem my tą kolejkę możemy przejrzeć. Jeśli tam się pojawią jakieś wiadomości, to znaczy, że coś poszło nie tak i możemy dzięki temu zdiagnozować, spróbować wysłać tą wiadomość jeszcze raz, zobaczyć, możemy zdebugować program, zobaczyć, co się psuje. Zbliżamy się do mojej części. Chciałbym powiedzieć, że kod Plutosa znajduje się na naszym rozwinieniu. Również skompilowana wersja, którą można sobie od razu podpiąć. Mamy obszerną dokumentację na XWiki i wszystkich zachęcam, żeby sobie zerknęli. Tutaj jest taki też dokument szybki start, gdzie jest naprawdę kilka linii, jak jest napisane, co zrobić, żeby jak najszybciej zacząć korzystać z Plutosa. I jeszcze coś, czego w ogóle nie ruszyliśmy, to jest implementacja odpowiednika Plutosa w Javie. I tutaj, jeśli przyjdzie taka potrzeba, że chcielibyśmy zacząć się komunikować z systemami javowymi, to po prostu zaczniemy współpracę z kimś, kto się na tym zna od strony Java. A potrzeba taka być może się pojawi niedługo, bo na przykład błąd zacznie wysyłać wiadomości, że jakiś użytkownik został usunięty, albo jego dane się zmieniły. I jak jakiś system będzie tym zainteresowany, to po prostu się podepnie pod nasz WordPressowy serwer RabbitMQ. Taką wiadomość będzie mógł odczytać i sobie ją odpowiednio odsłużyć. To tyle z mojej strony. W tej chwili już w GDS-ie stoją dwa serwery, które są połączone w trasę i przed nimi stoi jeszcze load balancer, który odpowiednio kieruje ruch do jednego z tych dwóch serwerów. Jeśli jeden przestaje działać, to cały czas też jest. Można z tego wyrzucać. No, nareszcie konkretnie. Bardzo dziękuję Jakowi. Teraz chciałbym powiedzieć, w jaki sposób wykorzystujemy serwer kolejek do tego, żeby ułatwiać implementację niektórych rozwiązań i optymalizować nasze aplikacje. Zrobię to oczywiście na projekcie, który jest najbliższy, czyli na Bookcastorze. Wyciągnę z Bookcastora taki user story, który pokaże najlepszy sposób to, o co chodzi w tych kolejkach i po co używamy kolejek, a nie robimy tego w jakiś inny, klasyczny sposób. Bookcastor to jest projekt, który jest realizowany zgodnie z Domain Driven Design. Znaczy chcielibyśmy, żeby on był zgodny ze wszystkimi praktykami. Uczymy się. No i też cały czas poznajemy, w jaki sposób to robić w prawidłowy sposób. Mamy dużo pytań, trochę nie odpowiedzi nadal. Czym jest Bookcastor? Muszę wprowadzić kilka pojęć, przynajmniej jedno, takie ważne z Domain Driven Design. Jest to agregat. Agregat jest to grupa obiektów, która realizuje jakieś scenariusze biznesowe. Taki agregat musi być możliwie mały, czyli musi zawierać w sobie tyle informacji, jakie są potrzebne do realizacji tego scenariusza biznesowego. Po drugie, musi być jego operacja na nim musi być możliwie krótka, żeby nie blokować zasobów, zarówno baz danych, wątku i tak dalej. A także taki agregat musi być szybki, czyli każda jego operacja musi być możliwie szybka.
Czyli tak, mamy w Castorze krótkie transakcje i tego, do tego dążymy. Mają powiedziane krótkie, nie zawsze to się daje, ale staramy się, żeby one były krótkie. Jak tylko znajdziemy sposób, to skracamy. Integrujemy się z innymi systemami, które nie zawsze obsługują kolejki, ale też musimy sobie z tym jakoś radzić. Agregat musi zakończyć szybko swoje działanie i nawet w integracji z takimi systemami to musi się skończyć w krótkim czasie. Castor prawdopodobnie w niektórych obszarach będzie wykorzystywany bardzo dużo, więc może się pojawić spore obciążenie w niektórych obszarach. Chcemy, żeby Castor się dobrze skalował. I tak jak wspomniałem, Castor ma dużo niedoskonałości, nie wiem, które rzeczy tak naprawdę robimy bardzo dobrze, a które robimy jeszcze na średnim poziomie. Wybrałem taki przypadek biznesowy, taki, który ma nam zobrazować, w jaki sposób można dobrze zamodelować proces sprzedaży. Mamy sklep Prokimpo, bo też software, który sprzedaje elektronikę i też nie elektronikę, ale interesuje nas elektronika, bo w momencie, kiedy sprzedajemy elektronikę przez ten sklep, musi powstać zamówienie w Castorze. Zatem użytkownik klika, wybiera, co chce kupić, składa to zamówienie, jest strzał do Castora, jest tworzony obiekt, cały agregat zamówienia. Następnie jest synchroniczne zapytanie do SAP-a, które ma powstać zlecenie. Identyfikator tego zlecenia jest zadany do Castora. Następnie musimy utworzyć w systemie autoryzacyjnym naszym podstawowym Borgu. Musimy założyć licencję. Potrzebujemy z powrotem identyfikator tej licencji i wszystkie te dane zwracamy z powrotem do Prokimpo. Po Prokimpo w systemie jest zarówno jeden, jak i drugi identyfikator. Co tu jest słabe? Użytkownik, który składa zamówienie, może nie za każdym razem poczuć się dopieszczony, bo zapytanie do SAP-a może trwać trochę dłużej, bo SAP będzie miał czkawkę. Może zapytanie do Borga trwać trochę też dłużej i ostatecznie kilkanaście sekund i już ma odpowiedź. To nie jest to, co ona zadawała, bo to trwa zbyt długo. Co jeszcze się stanie, jeśli na przykład w Borgu wdrażamy nową wersję i system jest w ogóle niedostępny? Czy użytkownik może tam odłożyć to zamówienie, czy tak, że powinniśmy w tym momencie wyłączyć Prokimpo? Chyba nie. No dobrze, ale jeśli przy takim podejściu już założymy to zlecenie w SAP-ie, to co się z nim powinno stać, jeśli odpyta się Borga nie udało? Czy powinniśmy cofnąć tą transakcję, w jaki sposób tą operację, jakąś przeciwną operacją? Tutaj się robi mnóstwo pytań, w jaki sposób tą spójność zachować wśród tych zależnych systemów. Można użyć transakcji rozproszonej, ale z tym także wiążą się problemy. Po pierwsze, powstaje dużo logów na zasobach w każdym z tych systemów. Po drugie, każdy z tych systemów musiałby implementować taką rozproszoną transakcję. Dlatego to rozwiązanie także nie jest dobre. Ta transakcja wtedy także na tym agregacie zamówienia w Castorze trwałaby długa, a to nie jest to, o co nam chodzi. Zatem chcemy wprowadzić w tym momencie właśnie tego typu wiadomości, które będą w prosty sposób rozwiązywały ten problem. Mamy to zamówienie z Prokimpo, które tworzy ten agregat zamówienia. Agregat zamówienia od razu wysyła dwie wiadomości, przerywane nimi będą oznaczone wiadomości. Wysyła wiadomość w kierunku Borga i w kierunku pośrednio SAP-a, chyba o tym powiem. SAP Borg obsługuje już komunikację przez kolejki dożenek z Borga. Przez to sytuacja jest prosta, po prostu wysyłamy komunikat, to jest operacja bardzo szybka. I od razu możemy odpowiedzieć Prokimpo, że zamówienie zostało złożone. I to była prosta sprawa. Ta transakcja trwała bardzo krótko, bo to jest tak naprawdę tylko utworzenie agregatu, utrwalenie agregatu. Jeszcze wcześniej wysyłamy w trybie wiadomości, które tak naprawdę
wysłanie takiej wiadomości jest bardzo też szybkie. Co się dzieje dalej? Bo problem jest z tym, że prawdopodobnie nadal nie ma tych dwóch informacji, które pochodzą z SAP-a i z Borga. Zapytania do SAP-a niestety muszą być zrealizowane przez synchroniczne zapytanie, jest to serwis serwisowy. Zatem my sobie tutaj pytamy za pomocą serwisu, który także należy do Bookastora, który odbiera tą wiadomość i synchronicznie odbuduje SAP-a. Tak naprawdę wszystkie potrzebne informacje, które są potrzebne do realizacji tego zapytania do SAP-a, idą tą wiadomością. Ale my musimy otwierać transakcje na bazie danych, żeby to zrealizować. Tak naprawdę, jeśli już jeszcze użyjemy asynków w dotnecie, to bardzo mało zasobów jest potrzebnych, żeby zrealizować tą część tego diagramu. Ten serwis potem odpowiada, jak już odpyta SAP-a o ten identyfikator zleceń. Tak samo odpowiada za pomocą już kolejek. Jest to dużo prostsze dla nas. Nie musimy robić tego serwisu pośredniego. Po prostu czekamy na odpowiedź Borga, jest to dla nas najwygodniejsze rozwiązanie. Jak już agregat zamówienia będzie miał te wszystkie potrzebne informacje, to też do profilu za pomocą zapytania synchronicznego analogicznie zwraca te informacje. Czyli jest wysyłana wiadomość z agregatem zamówienia, następnie już serwis, znowu posiadając komplet danych z wiadomości, może powiadomić profilu, że te wszystkie systemy dookoła zostały powiadomione. Ale chcielibyśmy, żeby ta cała odpowiedzialność powiadomienia tych wszystkich zależnych systemów, także innych mamy kontekstu w ramach jednego projektu, a także innych agregatów, bo możemy także dorzucić agregaty w ramach Bookastora, które musiałyby być powiadomione o tym, że zamówienie zostało stworzone, żeby ta odpowiedzialność nie leżała w agregacie zamówienia. Ten agregat musi się zajmować czymś innym. Dlatego zgodnie z zasadami Single Responsibility Principle wprowadzamy pojęcie SAC, który jest odpowiedzialny za ten proces. Czyli tam modelujemy cały ten proces biznesowy, który ma się wydarzyć w momencie powtórzenia zamówienia. Jest to po prostu kolejny agregat, który nam opisuje, w jaki sposób ten biznesowy przypadek zostaje rozwiązany. On ma to zadanie także zadbać o spójność danych po tej całej transakcji, którą on realizuje, po tym całym procesie. Jeśli któryś system dał radę zrealizować swoją część, a na przykład mówiąc wdrożenie jakiegoś innego systemu jest on niedostępny, tak jak wskazywałem na początku, no to taka saga też podejmuje decyzję, w jaki sposób powinien system się zachować, w jaki sposób przywrócić spójność danych, żeby każdy agregat we wszystkich systemach był odpowiednio ustawiony i miał spójność danych, żeby była zachowana pomiędzy tymi wszystkimi systemami. Zatem jak to będzie wyglądało w praktyce? Przychodzi to zamówienie z Profinfo, od razu jest tworzony agregat zamówienia, jest wysyłana wiadomość, jest tworzony agregat tej SAGi, która będzie nadzorowała ten cały proces. Oczywiście zamówienie od razu może zwrócić sterowanie do Profinfo, co prawda nadal nie ma tych informacji z SAGi. Całą resztą skończył się. Całą resztą zamieści już teraz SAGa. Zrobi to w sposób analogiczny, czyli też będą wiadomości wysłane do Borga, do tego serwisu w Bookastorze, który potem będzie synchronicznie odpytywał SAP-a. Też dostajemy tutaj odpowiedź z Borga i z tego serwisu i już powiadomieniem Profinfo zajmuje się SAGa, a nie tak jak wcześniej to był agregat zamówienia. Co zyskujemy tak naprawdę, rozbijając to na tyle wiadomości i na tyle agregatów?
Jeśli wdrożymy naszą aplikację tak już u serwera, kiedy mamy jak ten proces biznesowy, mamy, jest on wyodrębniony do tego agregatu i w prosty sposób możemy dorzucić na przykład powiadomienie kolejnego agregatu o tym, żeby został utworzony, na przykład jeśli byśmy chcieli tworzyć przy okazji także w Castorze licencję. Ten proces znajduje się tutaj, to jest odpowiedzialność SAGI. I ona ma dbać o tą spójność i o realizację tych procesów w odpowiedni sposób. Tutaj takie podsumowanie, ale mniej więcej już to powiedziałem. Można powiedzieć, że już wszystko z tego, co tutaj napisałem, powiedziałem, więc w sumie tyle o SAGI. Zapraszamy jutro na warsztaty DDD. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Nie wiem, jak z czasem. No dobrze. Jeśli macie jakieś pytania, to chyba lepiej w kuluarach. Tak naprawdę to, co pokazywałem, nie jest wolne od Was. Tak? Jest mnóstwo zalet, ale obsługa tych wiadomości też rodzi dużo problemów takich też ze spójnością związanych. Też z kolejnością tych komunikatów i z tym się borykamy, ale na razie sobie dobrze z tym radzimy. Jednak jesteśmy w stanie sobie wygenerować takie przypadki, w których to się naprawdę bardzo może pokomplikować i będziemy mieli taką dłuższą intelektualną rozmowę i na pewno przeprawę, w jaki sposób to zrobić w dobry sposób.